powolutku się możemy przygotowywać. Już zaraz będzie zielone światło, to światło jest bardzo krótko zielone, więc trzeba uciekać w te pędy mocno z gazem i zwiewamy. Szybciutko sobie uciekamy, tak jest. Rozpędzamy go i zawracamy sobie tutaj, czyli jak zawracamy, to musimy wbić się tutaj na pas lewy skrajny, dlatego że to jest jedyny, jeszcze mocniej to kręcimy, do skrętu w lewo i dalej mamy światełko czerwone. I z tego pasa już będziemy mieć prawo wyboru odpowiedniego pasa, czyli wybierzemy sobie najbardziej prawy skrajny. Okay. I poczekamy sobie na zielone. Niestety na tych skrzyżowaniach to się czeka troszeczkę na to, żeby nie przejeżdżał się niestety płynnie na zielonym, tylko musimy trochę poczekać. Ale zaraz się to zmieni. Jeszcze chwilkę. Możemy sobie ruszać i spokojnie daleko. I bardziej na prawy pas, tym lepiej, tak żeby wyraźnie wybrać prawy pas ruchu i zatrzymuje się dalej. Przed linią bez warunkowego zatrzymania, czyli przed światłem. Czekamy sobie, aż się zapali zielone. O, jako kolejne auto oczywiście musielibyśmy się zatrzymać przed torowiskiem tramwajowym. Czyli nie tak jak ten pan za nami. Okej. I ruszamy sobie spokojnie. Tak jest.